Kończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Karierę muzyczną rozpoczął współpracą z awangardowym teatrem Laboratorium, kierowanym przez Jerzego Grotowskiego. Potem stworzył orkiestrę Dnia Ósmego. Komponował również dla Teatru Polskiego w Poznaniu. W roku 1989 wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Los Angeles. Zaczął komponować do filmów. W roku 2001 Jan A.P. Kaczmarek napisał muzykę do ekranizacji dzieła Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Największy sukces Jana A.P. Kaczmarka to muzyka do filmu Marzyciel w reżyserii Marka Fostera z 2005 roku. Dostał za nią najważniejszą nagrodę w świecie filmu, czyli Oscara. Jan A.P. Kaczmarek. Z jednej strony znakomity kompozytor, poszukujący i eksplorujący nowe terytoria, ale też ceniący prostotę, piękną melodię. Z drugiej strony człowiek czynu, idei, łączący ludzi, tworzący niesamowity festiwal transatlantyk. Gdy odnosił sukcesy ze swoją najmniejszą orkiestrą świata, orkiestrą ósmego dnia, postanowił wylecieć do Stanów Zjednoczonych i musiał zaczynać od zera. Nie było lekko. Chciał tworzyć teatr dźwięku z elektroniką, ale też muzyką na żywo. I pisał dla teatru, ale Los Angeles to przede wszystkim film. Całkowite zaćmienie z Agnieszką Holland tak naprawdę było przełomem w jego życiu. Ten Kaczmarek, o, bardzo wspaniałe wspomnienie. Stworzył piękną muzykę do filmu Quo Vadis pana Kawalerowicza. Pamiętam, jak przyjechał, spotkaliśmy się w studio Janusza Stokłosy. I on był tak zdumiony tym, co ja nagrałem, co on wymyślił, dlatego że mnie nie znał, nie miał takiego obowiązku, przecież będąc tak daleko, przyjeżdżając tutaj niekoniecznie na moje koncerty. W związku z tym nagrałem, on się bardzo ucieszył, że to wspaniale, ale potem to miałem nagrać jeszcze raz, żeby mi fałszować. Moneron przecież fałszował. No ale pan Kawalerowicz powiedział, że mu się to podoba i w związku z tym zostało wprowadzić, że Neron nie za bardzo fałszuje, Kaczmarek był bardzo zdziwiony. Jak niestety był też zdziwiony tym, że tak małego muzyki to fajne spotkanie, fajne wspomnienia. Bardzo się cieszę, że poznałem. Janek był człowiekiem bardzo zdyscyplinowany, jak to poznania. Zawsze dokładny, perfekcyjny. Patrzył w przyszłość. I kiedy nagle go zabrakło, zdają sobie sprawę, że Polska straciła nie tylko wielkiego kompozytora, ale również wspaniałego kreatora zdarzeń muzycznych. Był to człowiek niezwykle ambitny, zdeterminowany. Żartowałem zawsze, że jeżeli wypraszali go drzwiami, to wchodził oknem. Dzięki temu doszedł do takich sukcesów i znalazł się w takim miejscu. Zawierzał do tego swojej wielkiej, wydarzonej pracy, ambicji. Producenci Marzyciela nie wierzyli, że on może napisać coś lżejszego, bez Trockiego, ale dla Jana A.P. Kaczmarka nie było rzeczy niemożliwych. Napisał utwór, wynajął orkiestrę i wygrał. I tak naprawdę zdobył coś, co jest najważniejsze w świecie filmu. Zdobył Oscara. Do wszystkiego doszedł ciężką pracą, wytrwałością. Pod koniec życia zmagał się z chorobą i tej walki nie udało mu się wygrać. Osiągnął Himalaje, jeśli chodzi o pisanie muzyki filmowej. I tak naprawdę coś, co jest trudne do powtórzenia dla polskich twórców. Kiedy myślę o Janie A.P. Kaczmarku, wybitnym kompozytorze, to mam takie poczucie, że nie do końca chyba zdawaliśmy sobie sprawę, z jakiego formatu, postacią mamy do czynienia. Wybitny orkiestrator, wybitny melodyk, wspaniały twórca, którego wyobraźnię kształtowała, mam takie poczucie, współpraca z Teatrem Ósmego Dnia, z Teatrem Grotowskiego, czyli z Laboratorium, nagrywał dla największych wytwórni, dla Deki, dla Sony Classical, ale przede wszystkim pozostawił po sobie wybitną muzykę. Muzykę, która pokazuje tę jego ogromną fantazję, inwencję, wyobraźnię. A przy tym wszystkim Jan A.P. Kaczmarek, bo miałem taką okazję go poznać, był
przy tej swojej wielkości artystycznej niezwykle skromnym człowiekiem.